wszystkim, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Mirek, co ty do jasnej, ciasnej wyrabiasz? Ja nie mam do niego słów. Nie mam do niego słów. Ja mu zaprosiłam przyjaciółkę, żeby spędzili razem czas. Przyjaciółkę z Miłowa, a on się na nią rzuca jak pies. Już nie... No po prostu ja nie wiem. Zobaczcie, oni są po prostu przyjaciółmi. Po prostu przyjaciółmi i mieli być po prostu przyjaciółmi. Co on w ogóle sobie wyobraża? Nie. Nie mam słów. No rozwalił mnie po prostu, no. Rozwalił mnie. Ogólnie rzecz biorąc, to tak. Mirosław jest już po wykładach, tak? Jesteśmy przy końcówce drugiego roku. Troszkę nim pograłam, wiecie, żeby nam się te studia nie ciągnęły w nieskończoność, bo też nie będę całych nagrywała. Tak myślę, że ten sezon będzie miał z 10 odcinków, 12, zobaczę ile mi wyjdzie. No i potem drugi sezon będzie już, jak się przeniesiemy do Miłowa. Kurde, Mirek, co ty odwalasz? To jest twoja przyjaciółka, czy tobie się już w wełbie wszystko poprzewracało? Co za facet, co za gość, zobaczcie w ogóle... Proszę bardzo. Ostatnio z Bożenką, tutaj biedna Tereska, która ostatnio płakała, bo go przyłapała z Bożenką. I jeszcze się na przyjaciółkę rzuca, no po prostu nie wierzę w niego. Ja w niego nie wierzę, no. Dobra, nie będę tego przeżywać. Zabieramy naszą przyjaciółkę na... już bez żadnego całowania. Zaproś ją, żeby była z tobą w grupie. Dobrze, że ona się nie obraziła, nie? To był taki przyjacielski, namiętny pocałunek, tak? Bo dawno się nie widzieli. Halo! Dobra. Idziesz? No. To, kochani, pojedziemy sobie gdzieś razem z naszą... Tutaj chyba nic nie mamy w tym uniwersytecie. Chciałabym na jakieś... kręgle może? O, może do tej kostki cukru. I tam się za chwilę. Dotarliśmy, moi drodzy, do kostki cukru naszej. Co on tam... Już chce grać. Ledwo przyjechał. Tak, bo dzisiaj właśnie dla mnie chciałam taki spokojny odcineczek, wiecie. Po ostatnich naszych akcjach, kurczę, imprezy, jakieś tam dziwne inne sytuacje, tajne stowarzyszenia i te sprawy. Właśnie chciałam sobie spokojniejszy odcinek, bez romansów, Mirek, bez romansów. Och. No właśnie chciałam, żebyście grali razem. Gracie razem? Subcio. Ona z tobą gra chyba. Chyba nie porzuci za dobrze. Się śmieje z niego. Ogólnie to jest właśnie Carmen, to jest ta Carmen, tak. Dokładnie ta Carmen, która spotkała się z Damianem. Tak jest. O, zrobimy jej focie. Tak to się właśnie losy posplatały w naszym simowym świecie, że teraz Carmen zadaje się z Mirosławem Landkrabem. Tak. Jest jego przyjaciółką od dosyć dawna. Teraz chwilowo Landkrab jest troszeczkę młodszy, bo on jest na studiach. Ale możemy na to przymknąć oko. Jak wróci do Miłowa, to wszystko wróci do normy. O, super. Sobie pograją troszeczkę. Ty możesz coś z tym robić? Nie, to tylko się ogląda. O, jak się wygibała. Co ci się tak nie podoba? Nie denerwuj się tak, kobieto. W ogóle w tych szpilkach mogłaś jakieś tenisówki założyć, nie? A nie takie obcasy wysokie. Wow! A co tu się wydarzyło? Co się tak ciemno zrobiło? Ale... czy tutaj nie ma świateł? No, halo. Co tutaj się wydarzyło, halo? Ty się przyłącz do niej. Czemu ty płaczesz? Ojej. Chodź ją pociesz. Co się stało? Obejmij ją przyjaźnie. Opowiedz jej dowcip. Normalny, tak? Normalny dowcip jej powiedz. Poproś... O nie. Zapytaj ją, jakie ma pragnienia.
Może możemy jakoś pomóc. Nie wiem, czemu to jest moja wrażliwość, no naprawdę. Nagle mi się tutaj ściemniło, bo na dwórze się zrobiło ciemno, to prawda, ale no... Po prostu chyba ten klub jest jakoś słabo oświetlony, powiem wam, zobaczcie, tutaj w ogóle nie ma. I tak chwilowo mamy trochę więcej kasy, przez przypadek. O, na sekundę musiałam Carmen wprowadzić do nas, do akademika, żeby jej poprawić włosy, bo jej się wszystko zresetowało, jak wymieniałam mody. Dlatego musiałam na sekundę ją wprowadzić i ona nam przyniosła właśnie tyle forsy. Ja to potem oczywiście, że tak powiem, usunę delikatnie z naszego konta, żeby nie było. Bo Mirek nie będzie zaczynał z taką kwotą na pewno, mimo że on wywodzi się z bogatej rodziny i w dolinie... Tak? To jest dolina? Nie, to nie dolina, nie dolina, tylko... Tam miał rodzinny dom, dosyć bogaty ten dom, ale on prawdopodobnie do niego nie wróci, ponieważ jego rodzina miała sporo długów i ten dom został mu odebrany przez bank, tak. Taka oto historia będzie i Mirek będzie musiał sobie radzić sam. Nadal mamy prawa własności do jakiegoś przedsiębiorstwa rodzinnego, ale to przedsiębiorstwo nie jest jakieś na wysokim poziomie, chyba się tym zajmiemy. Czekaj, bo ona ci teraz powie, jakie ma pragnienia, ja to muszę widzieć. Denerwuje mnie, że to jest tak ciemno, chyba zaraz się stąd przeniesiemy. Mirosław zostaje moim najlepszym przyjacielem na zawsze. O, czy to nie jest słodkie? Gdzie tu można? Ja chcę z nią być najlepszym przyjacielem na zawsze. Zaraz tutaj baw się w łapki, baw się w łaskotki. Kurczę, denerwuje mnie, że właśnie jak ktoś już jest najlepszym przyjacielem, w ogóle przyjacielem, to od razu się pojawią takie interakcje z pocałunkami. Naprawdę. Co jeszcze mogą tutaj robić, żeby... A weź jej coś wręcz, żeby ta przyjaźń im się rozwinęła ładnie. Nie wiem, co jeszcze mogą razem porobić. Dobra, na razie zrobimy tak. On tu oczywiście chce Barabara z trzema różnymi simami, o rany. O, przydałoby ci się prysznic, no ale trudno. A chyba się przeniesiemy stąd, bo tu jest ciemno i mi to denerwuje. Ewentualnie jeszcze możemy tu potańczyć sobie, o. Czy to jest Sławek? Really? Really? Sławek, czy ciebie pogrzało? Ja do tych biedaków nie mam siły. Oni się wszędzie muszą wtorynić. I zamiast siedzieć w domu, zajmować się swoją rodziną, to oni sobie łażą po klubach. To jeszcze... Aj. Czy Balbina o tym wie, to ja nie wiem. Kochani, jesteśmy teraz w nocnym falowaniu, tak? Przeniosłam naszych simów. Nie wspomnę o tym, że mnie wywaliło skrzynię. W ogóle nie. Nic się nie stało. Nie, nie. Także tak, nie przejmujemy się niczym. Kontynuujemy. Kurczę, ale ja myślałam, że tutaj będzie gdzie tańczyć, tak szczerze mówiąc. Bo z czym wam się kojarzy nocne falowanie? Mi się kojarzy nocne falowanie z tańcami. No ale okej. Okay. Z jakimś takim klubem nocnym, nie? Coś mi się pomyliło, mamy tutaj karaoke. Ja tutaj jeszcze raz... Przyjazne... Boże, przestańcie do siebie wzdychać. Ja tu chcę zachować przyjaźń, a oni po prostu mi to tak utrudniają. Nie mam do nich słów. Wręcz jej ten podarek, chociaż się boję, bo ostatnio jak jej kazałam mu wręczyć jej podarek, to mnie z gry wywaliło, tak. Trudno, no. Na szczęście mam dzisiaj dosyć dobry nastrój, więc jakoś mocno się nie zirytowałam z tego powodu. Pewnie przez to, że dzisiaj wyszło ładne słońce. Jej. Tak, w ogóle to mamy zimę już. A ona w takiej kietce tutaj nas stoi, nie? A mamy temperaturę... Nie ma tutaj jakaś pomoda za bardzo. No nie. No to trudno, nie mamy wyjścia, musimy sobie śpiewać. Bo tylko to tutaj mamy. Myślałam, że potańczymy, ale chyba nie. Nie tym razem. Ale możemy tutaj zaraz coś zjeść, fajnie. Myślę, że możemy... No gdzie się tu wtrąniłeś, ty? Wypędź go! Powiedz, że ty tutaj teraz będziesz śpiewał z Carmen. O co to smakuje? Poszedł stąd. Poszedł stąd. No. Tak. Czekajcie. Coś... Ale ja nic nie słyszę. Dlaczego? A
bo oni jeszcze nie zaczęli. Strasznie cicho mam te dźwięki. Nie, no w ogóle nie słychać ich, nie? W ogóle. No trudno, coś mi się skrzeniło. Bo strasznie cichutko tam jest, ale... Ich, minimalnie. W sumie lepiej, że tego nie słyszymy. Bo jeszcze by nas uszy rozbolały. Dobra, koniec. Koniec tego bycia. Możemy sobie wziąć jakiś stolik. Zjemy sobie. Aha, bo mi się zaciała gra, bo wiedźma przecie, a ja już miałam zawał, że znowu mnie wywali. A nie, oni jednak nie skończyli jeszcze. Kto to? Proszę, czy to nie jest... Siostra Mai? Czy wy tam jeszcze? Tak, oni tutaj jeszcze. Oni się tu jeszcze bawią. Oni nie zamierzają kończyć. O, nareszcie. Jeszcze deszczu mi brakowało, no naprawdę. Dobra, moi drodzy, jesteśmy w domu. Jednak nie jedliśmy w restauracji. Tak. Zmiana planu, wróciliśmy do naszego akademika, właściwie do stowarzyszenia, razem z Carmen. Czy ta muzyka znowu mi za głośno nie gra tutaj? Halo? Halo? Wydaje się, jakby było w porządku. Ja już nie wiem, jak mam to ustawiać naprawdę. Ale mam nadzieję, że jest okej. Okay. I nie będę musiała znowu napisów robić. Kto mi tutaj gwiżdże na moją Carmen? Ja tylko poszłam... O ty, małpo! Chcemy trochę się... pobawić. Miałam bitwę na poduszku. Tak. No halo, co się tak zwieszacie? Halo? Jak uroczo. Dajcie sobie piątkę, przestań zdychać do mnie. Ja chcę, żeby oni byli tymi najlepszymi przyjaciółmi na zawsze. O, możecie potańczyć razem, gdyby się nie udało, to tutaj. Jak widzicie, trochę mamy porządek, bo ostatnio kazałam wszystkim sprzątać, znowu pizza. Oni to ciągle się pizzą żywią. Gdyby nie te wymagania na studiach, że muszą mieć punkty kondycji, to naprawdę nie wiem, jak oni wyglądali wszyscy. Gdzie... Stowarzyszenie Grubasów. Mieliście tańczyć się razem, co jest? Czemu mi to nie zatrybia? No. Tany. Nice. Uroczo. Wow. Zwykle mam widzę z tej kamery. W ogóle strasznie podoba mi się ta muzyka. W ogóle co to jest za typ? Krowo. Nara. To jest mój akademik, moje stowarzyszenie. Ja tu rządzę. Więc nara. Nie przedstawię. O, wiem. Chodź do budy. Oczywiście tylko na zdjęcie. Nie będzie dzisiaj żadnych ekscytujących sytuacji w budce fotograficznej. Nie. Porobimy sobie jakieś śmieszne focie z naszą przyjaciółką. Tak, kiedyś tak to będę podkreślała, bo masakra po prostu mnie. Tak mało nam brakuje do najlepszych przyjaciół. Ona sobie dziwi. Bej, Mio, przestań wdychać do mnie, Carmen.
Ja to wszystko widzę, my jesteśmy tylko przyjaciółmi. Kłodkujcie sobie. Wspólne zainteresowania macie jakieś? Może spędzajcie razem czas? Wiecie, może tak od razu się nie da stać najlepszymi przyjaciółmi tak pod rząd. Nie wiem. W sensie tym na zawsze, bo najlepszymi to oni już są. Ale chyba musi potrwać, zanim wiecie, ta relacja będzie taka na zawsze. Na przykład z Halinką jesteśmy, tylko Halinka to... No. Halinka ma do nas uraz, także potrzebuje czasu, żeby nam wybaczyć. Myślę, że Mirek to wszystko doskonale rozumie i będzie cierpliwie czekał, aż mu te wszystkie jego... Będzie cierpliwie czekał, aż mu te wszystkie jego przyjaciółki powybaczają. I sobie spędzają razem czas, jak uroczo. Ładnie mamy relację z nią, także jest fajnie. Przydałoby się coś zjeść, nie? Czy coś umiesz ugotować? Może zrobisz spaghetti? Poczęstujesz, Carmen. Co robią dziewczyny? Tak na chwilkę do nich muszę zajrzeć. Trochę mi to przeszkadza, że muszę się nimi zajmować, bo... Kurczę, no nie chce mi się, nie? Nie po to sobie grałam specjalnie samym Mirkiem, żeby teraz je zajmować jeszcze trzema innymi synkami. A jak się nimi nie zajmuję, to zobaczcie, jakie oni mają słabe oceny. No a ja znowu nie chcę, żeby przeze mnie zawaliły studia i to takie... koło. A dzisiaj cały dzień się nimi nie zajmowałam. Weź sobie kawałek tej pizzy. Ty masz tam wszystko zrobione, więc tylko by się przydało, żebyś... Nie wiem, po prostu się pouczyła chyba. Zwyczajnie, spróbuj. A w ogóle nasz Damian co potrzebuje? On potrzebuje jeszcze... Nie, on już ma charybę wybitą. On ma już wszystko wybite, więc spoko. Damy radę. Wracamy do nich. I w sumie będziemy kończyć, moi drodzy. Jeszcze chyba dwa odcineczki i też ten sezon będzie ukończony. I wrócimy sobie do Miłowa. Chociaż nie wiem, może zamieszkamy w Lazurowej Promenadzie. Zobaczę, jak mi tam wyjdzie. Ale zastanawiam się, czy mieszkać właśnie w takim mieszkaniu wynajmowanym, czy w jakimś swoim domku, ale myślę, że takie mieszkanie na początek byłoby spoko. No ale zobaczymy. Dobra, weźcie, skończcie. A ta na ile siedzi? Przebrałabyś się, Carmen. Ciepło mamy w domu. No, mówisz masznie. Urobią ci jeść, a ta stoi za mną i wzdycha. No po prostu... No po prostu... Poszła. Poszła? No. Popisz się swoimi zdolnościami kulinarnymi. No w sumie masz jeden poziom, to wiesz, łoża kuchni nie spalisz. No i w sumie, Boże, mamy trzecią w nocy, trzeba kończyć. Także oni sobie zjedzą i chyba pożegnamy się z Carmen. Czy ona już poszła? Nie. Carmen? Co to by się kochana dzieje? No to masz tyle rozrywek tutaj. O, idzie. Idzie Carmen. Idziesz jeść? Świetnie. Nie idziesz jeść. Zaproś gości do stołu. O, super. No możecie zjeść sobie na stojąco, jak chcecie, no proszę was bardzo. Ciebie nogi nie bolą od tych butów cały dzień? Posprzątaj. Pokaż jej, że jesteś dobrze wychowany. I no pożegnamy się. Niech ona sobie wraca do domu. No ja nie wierzę.
Ja nie wierzę. Bez komentarza, nie? Zaczekaj, zaczekaj. Pochowaj wszystko do lodówki. Skorzystaj. Idź. Ojej, ty nie jesteś zmęczony. Nie jest zmęczony. Jak to tu siedzi? Ach, Bożenka. Ach, Bożenka. Cały dzień się tobą nie zajmowałam. Och, co ty w ogóle robisz? Rozmawiasz z Baśką. Która tam wybiła ten punkt? Tobie starczy. Tobie też starczy tej zabawy. Nauczyłaś się. Nauczyłaś się. Naucz się dalej. W sumie ona była głodna. Dobra, niech ona idzie jeść. My idziemy siku. Jeszcze sobie zrobimy małą Barbarę na dobranoc z Bożanką. Bo jeszcze nie mamy dobrej relacji. Jeszcze. Tak. Jej nie przeszkadza, że Darman całuje się ze swoją przyjaciółką na powitanie i pożegnanie. Tak, to jest takie całkowicie normalne. Może Bożence to wszystko odpowiada. Ona chce takiego luźnego związku. Bez zobowiązań. Bożena, odejdziesz od mojego kompa? Ty jesteś dla mnie tylko dla tego mojego komputera, prawda? Dobrego. Chodźcie. Chodźcie, bo Mirek musi się trochę zmęczyć. Mirosław się musi zmęczyć. No. Wskakuj, wskakuj, mała, szybciej. Bez zbędnych ceregieli. No i dobrze, moi drodzy, będę kończyć ten odcinek, troszkę mi się przedłużył, ale po prostu miałam już tyle tutaj. Trzy razy mi się gra wyłączyła, więc już nawet straciłam poczucie czasu, ile to nagrywam. Także, no. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia w kolejnych.